zadanie zmierzyć się z tematem restauracji leśnej w Puszczykowie i podszedł do tego taki, zastanawiał się, bo jak w ogóle ugryźć ten temat, nie chciał całego budynku pokazywać, skupił się raczej na tym najważniejszym elemencie charakterystycznym tego budynku, mianowicie tym starym zabytkowym napisie. Jest ten napis i gałęzie drzew, które troszeczkę dzielą tą połać tej ściany. To była willa Tomaszewskich i od pana Kiszkurno dowiedziałam się, że Tomaszewscy jakby zainicjowali w Puszczykowie taką willową zabudowę. Jakby to jest jedna z najstarszych willi, jakby potem w ślad za nią poszło wiele, wybudowało się wiele innych. I to jest willa, która jej charakterystycznym, oprócz samej bryły architektonicznej, jest też to, że przed nią rosną trzy dęby. I te dęby gdzieś tam u mnie w tych obrazach posłużyły jako takie pionowe podziały. Nie chciałam dokładnie ich umiejscowić w tym miejscu, gdzie one są. Oczywiście są przed tym budynkiem, ale troszeczkę poprzesuwałam na rzecz jakiejś takiej lepszej kompozycji tego dzieła.